Jak to jest, że przez tak długi okres czasu jesteś sama, nie możesz sobie nikogo znaleźć? Z czego to wynika? Z tego, że trochę boisz się facetów? Wiesz co, to nie jest tak, że sobie nie mogę nikogo znaleźć, chyba trzeba być już w 100% gotowym na nie wiem, na nowy związek, na nowego partnera, a na razie skupiłam się przede wszystkim dalej na dzieciach, tym bardziej teraz, kiedy edukacja odbywa się w domu, także powiem szczerze, jest to robić. A masz trochę tak, że boisz się nowej relacji? Że nie wiesz, co cię będzie, co cię spotka, co cię może czekać? Wiesz co, no chyba każdy się boi nowych relacji. Nie wiem, no, w sensie takich, że już mężczyzna czy kobieta po przejściach pewnie zawsze ma jakieś tam chwile zawahania i zwątpienia i takie, wiesz, wycofanie, ale nie wiem, czy to jest strach? No może troszeczkę tak. A myślisz, że byłabyś gotowa na nowy związek, jeżeli ktoś by się pojawił? Bo ostatnio dość prześmiewczo na Instagramie zasygnalizowałaś, że szukasz męża. Najlepiej jakby to był ogrodnik, bo niekoniecznie lubię pracę w ogrodzie, ale nie, no teraz sobie żartuję. Nie, no też było takie w formie takiego żartu, bo kurczę, śmieją się, że ja tam na trzech kosiarkach daję radę i tak dalej. Także że to było tak raczej w formie takiego, wiesz, zabawnego wpisu. A odzew był, powiem ci szczerze, był. A mężczyźni pisali do ciebie i proponowali randkę? No pewnie, że tak. Nawet Dobra. wysyłali mi zdjęcia swoich kosiarek. Takich A... prawdziwych i w przenośni. Okej, czyli erotyczne zdjęcia też dostałaś? No to tak niekoniecznie są potrzebne takie zdjęcia, ale no co zrobię? A naprawdę dostałaś? Chcę się wysłać. Ale że to, że to miał być pewnego rodzaju anons, a nie postać, Zachęta że ktoś chyba, wiesz, tylko odpisze? nie do końca. Nie wiem, czy to jest zachęcające dla kobiet. Okej, a czy miałaś jakiś przelotny romans, o którym my nie wiemy w przeciągu tego roku? Wiesz co? A musicie o wszystkim wiedzieć?